No i hej ponownie w Dark Souls 2. Ty mnie chyba tutaj nie zabijesz, co nie? No chyba nie. Tutaj akurat oni nie są zbyt groźni. O! Okej. Sama wiadomość. Wow! Okej, ta wiadomość jest dosyć lubiana, jak widać. Mam w ogóle jeszcze tutaj mierczyk na elektryczność, więc też. Myślę, że to będzie przydatna sprawa. Będzie można się ładnie zmieniać, w zależności od tego, na co przeciwnicy będą bardziej odporni. No, a oczywiście nie do końca pamiętam, kto jest odporny na co. Okej. Przypuszczam, że jak atakujesz elektrycznością, to z tobą właśnie. Znaczy ogniem atakujesz, to elektryczność na ciebie będzie dużo lepszym pomysłem, zaraz zobaczymy. Nic nie mówiłem. Jednak ogień jest skuteczniejszy na ciebie. Bastion Grzesznicy. To jest nasze nowe miejsce, do którego właśnie teraz ruszamy. I od razu tutaj mamy sprytnie ukryte ognisko, które przy okazji jest dosyć w sumie łatwe do pominięcia. Bo muszę od razu tam pójść na dół, na przykład. Ten tutaj skąd się wziął, to nie wiem, może tutaj był właśnie tym kusznikiem. Spadł i postanowił tutaj mnie dopaść, ale no coś mu jednak do końca z tym nie pykło. Okej. To możemy tutaj ruszać się na dół. Właśnie w tym kierunku będziemy się coraz bardziej zbliżali do tej całej grzesznicy. Nie żyjesz? O nie. Nie zgadzam się. Ten tutaj jeden na mnie wyskakuje jako pułapka, sprytna, ale mu nie wyszło. Tutaj jeszcze są panowie z kuszami. No i ogień, no, troszeczkę się przebija jednak przez moją tarczę. No, ale jednak tutaj tobie podziękujemy, mój drogi. No dobra, widda na dół. To jest ładne miejsce, gdzie można pięknie sobie skakać na innych graczy. Gdy nas na przykład będą inwazować. Albo my zaatakujemy ich świat. Okej. My mamy. Dobra. Tutaj mamy do przyzwania Lucatiel z Mirry. Jeśli byśmy potrzebowali koopa, ale myślę, że no ja sobie poradzę jednak bez tego. I tutaj mamy malutką niespodziankę w postaci tego słodkiego, zręcznego strażnika. To jest też dosyć zabawna kwestia. Nie miecze! Nie miecze! To nie jest dobre. Wow! Jak ty mnie nie trafiłeś, to ja w sumie nie wiem, ale nieistotne. Dobra. On jest tutaj takim mini bossem, więc nie będzie się na szczęście spawnował. Dobra. To ja to zrobiłem bardzo pięknie. Dobra. Na szczęście chyba pierścień mnie tutaj odratował. Tutaj mam malutkie, bezpieczne miejsce, gdzie na całe szczęście ten zręczny strażnik nie podbiegnie. No tutaj lubi się odwracać jednak na tą mniej fajną stronę z mieczami. To jest zdecydowanie przyjemniejsza.
No, jednak też tutaj ściana robi swoje. Au. Dobra, chyba mnie tutaj nie dosięgniesz. O, jest! W porównaniu do bossa on no, lubi się jednak obracać szybko na stronę mieczy, jak widać. Więc to jest w nim... O Jezu! Jeszcze tutaj ten wybuchający siedzi. Okej. To były uniki nieco na ślepo. Na szczęście się udały. Ty. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Pyk, pyk i żegnamy w końcu pana. Gdzieś tutaj te wybuchowe cwaniaki mogą się ukrywać w wodzie, co jest też tutaj nieco problematyczne. Na szczęście tutaj nie ma czegoś takiego, że będzie nagle jakaś przepaść. To nie byłoby zbyt przyjemne, no ale nie ma czegoś takiego tutaj, na całe szczęście. Trzeba mieć oczywiście oczy dookoła głowy. Patrzcie. Do widzenia. O, jesteśmy w ogóle oczywiście teraz w wodzie, więc elektryczność jest dużo bardziej skuteczna na tych przeciwników. O. To jest właśnie takie... Właśnie taka fajna rzecz, że no, działają tutaj jednak takie prawa fizyki. Są tu jeszcze... Ech, to nie przeciwnik. To zdecydowanie. Tutaj widziałem, jak się teleportowałem, że jest trochę osób. Więc ewentualnie ktoś może się na mnie rzucić. Ale jak wejdę do bossa, to... Coś tam próbuję wbiec? Nie wiem, chyba nie. Jak wejdę do bossa, to automatycznie... gracz zostanie odesłany z powrotem do swojego świata. To jest taki jedyny fajny sposób na to, żeby się gracza pozbyć. Niechcianego. Dobra, już tam mamy mgłę. I chodźmy jeszcze tędy. Klucz do twierdzy. Bardzo istotny klucz. Trochę będzie nam pomocny. Mam tutaj kolejny znak do koopa z NPC-em. NPC, który ma dwie tarcze. Też ciekawa rzecz. Dobra. Szkielecik. Dobra, jeszcze po drugiej stronie zobaczmy, co będzie. Pewnie jakiś milusi skarb, albo mniej miły. Na przykład wybuchający pan. Uuu, dobra, jedwabisty kamień będzie. On też może nam służyć do leczenia. Nie tylko do wymiany z ptakami, ale no jednak ta wymiana jest bardziej użyteczna. A do leczenia mamy oczywiście... Do leczenia mamy oczywiście nasze klejnoty życia. Tutaj mamy rycerza z Heide, który został uwięziony. Z włócznią, czyli mój najgorszy przyjaciel. Au. No ale dobra. Został wyeliminowany skutecznie. I włócznia w Heide. Dobra, nie wiem, czy użycie dwóch było konieczne, ale nieistotne. Teraz, skoro to mamy z głowy, to będziemy mogli wyruszyć na bossa. Cztery estusy. Myślę, że na tego bossa wystarczy. Hmm,
tutaj powiem być po drugiej stronie właśnie jakiś skarb. Klejnoty życia. Te większe. Jeden otrzymałem. No nie za dużo tego mam. Właśnie. To jest bardzo istotne miejsce do otwarcia tym kluczem, ponieważ tutaj możemy podpalić to miejsce ze smarem. Co nam oświetli arenę? I to będzie bardzo istotne, bo dzięki temu będziemy mogli bez problemu namierzać przeciwnika. Bo bez tej pochodni, gdy próbujemy właśnie namierzyć, to jeśli będzie za daleko, to tracimy to namierzenie. Więc to jest jak najbardziej przydatna rzecz tutaj. Więc dobra. Co my tutaj mamy? Pomóż mi. Dobra. Chciałem przeczytać, ale to już nieistotne. Zobaczmy jeszcze filmik. Na rozpoczęcie. No i mamy właśnie grzesznicę, o której było wspominane. Mniej więcej w nazwie lokacji. Zgasiła tam, gdzie stała światło. Właśnie tam, żeby nam pokazać, że światło tutaj odgrywa jednak istotną rolę. No ale my rozpaliliśmy po drugiej stronie światło, więc nie mamy z tym większych problemów. Nie wiem, co jest na ciebie lepsze. Zobaczmy ogień w sumie. Au, dobra. Wow, wow. Lecz się. Ach, trafiła. Prawie pod miecz. Dobra. Najgorszy możliwy atak, to też mi się nie spodobało zbytnio. No ładnie, o nie. Nie no, fajnie by było jednak teraz nie zginąć. Ale jeszcze jeden Estus. Będziemy lecieli z klejnotami życia teraz. Och, ty uparłaś się na ten atak. Dobra. Na premierze Dark Souls 2 ten boss był nieco przesadzony przez hitboxy, przez to, że atakował tak często, że ciężko było w ogóle się wyleczyć i no, staminy nie starczało na wszelkie ataki. No to żegnamy grzesznicę. Wielka dusza zdobyta. Czyli mamy naszego pierwszego większego bossa z czterech, których musimy ubić. Więc to jest fajna sprawa, że już jednego mamy. Ale jeszcze długa droga przed nami. A w tej oto skrzynce znajdziemy pachnącą starą gałąź i grzybek Elżbiety, który może nas nieco uleczyć. Bezmyślność. No tutaj nie ma zbytnio nic. I możemy w tym miejscu rozpalić takie dosyć inne ognisko. Pierwotne ognisko zostało ponownie rozpalone. No i pięknie. Tutaj nic. Na pewno. Dobra. Nie potrzebuję łuku. Możemy stąd iść.
i przeniesiemy się od razu do Majuli. Będziemy mogli nieco polewelować oczywiście. Herold, witaj. Wstań. Dobra, nie mam butelek Estusa, nowych fragmentów nie mam. Mogę adaptację już chyba rozwinąć się do 31 poziomu, ale potrzebuję 32, żeby mieć już zwinność na 105, co będzie rzeczą dla mnie istotną. Dobra. To teraz może nieco jeszcze zwiększę moje obrażenia. Tylko tak, co zwiększa je bardziej? Na pewno nie zwinność, ani trochę ich nie zwiększyła. Siła nieco zwiększa, ale też skalowanie robi swoje. Chyba nie jest zbyt duże, ale zaraz zobaczę. Co z tym skalowaniem tutaj? Mój mieczyk. No, jest na cesie, nie powinno być aż tak źle z tym. Dobra. Więc mamy duszę grzesznicy, która powinna być gdzieś tutaj. W karkulce. Tego chyba jeszcze nie czytałem. Więc. Zobaczmy. Dusza gargulca zaginionej twierdzy. Wyszukane kamienie rzeźby z dzwonnicy pewnego dnia powołane zostały do życia. Użyj wyjątkowej duszy gargulca, by zdobyć bardzo wiele dusz, albo stworzyć coś o ogromnej wartości. Dobra. I tutaj mamy jeszcze duszę grzesznicy. Zaginiona grzesznica przez wieczność wymierzała sobie karę za grzechy popełnione w przeszłości. Okej. I to tyle. Co do niej. To możemy sobie użyć tej duszy. Trochę da mi dusz oczywiście. I jeszcze gargulce. Nie będą mi zbytnio użyteczne. I dobra, tutaj dusza zręcznego strażnika, dusza starego zabójcy smoku. Okej. Myślę, że tego mogę użyć bez problemu. A tą duszę jeszcze sobie zostawię. Dobra, jeszcze zostałem oceniony. To nie daje mi ogólnie odnowienia maksymalnie zdrowia, tylko troszeczkę mi odnawia, no ale zawsze coś. Chciałbym od ciebie nieco klejnotów. Czy 71 to nie wiem, ale 40 myślę, że będzie jak na razie odpowiednią ilością. I teraz jeszcze zobaczymy tego handlarza tutaj. Czy miałbyś coś dla mnie interesującego? Na razie nie masz tutaj zbyt dużo. Ale jeśli będziemy od ciebie dużo kupowali, to twój zestaw się nieco powiększy. Więc. Więc w sumie troszeczkę może teraz od niego zakupię. I jeszcze może trochę poziomu, chociaż jeszcze. Właśnie bym użył ogniska i zobaczył to, co ma do zaoferowania w tym momencie. Bo powinno się to lekko zwiększyć. Tutaj. I'm surprising even myself, to be honest. No, i troszkę się to, jak widać,
zwiększyło. Na przykład tutaj mamy też zestaw grzesznicy po tym, jak ją pokonaliśmy, więc też przyjemna sprawa. Zbroja elitarnego rycerza. Nie wiem, czy to nie jest silniejsze niż moje, ale coś mi się wydaje, że i tak to, co mam, jest potężniejsze. Zdecydowanie, ale być może mam teraz tutaj coś lepszego. Sery hełm pancernych. No to jest troszeczkę jednak zbyt ciężkie jak dla mnie. Nie mam. Nie zakupiłem tutaj nic lepszego. Ile dokładnie to ma? Dobra. Coś... klikanie wychodzi różnie tutaj w dwójce. W tym ekwipunku. No nie powiedziałbym, że jakoś duża różnica jest w tym wszystkim. No to jest spora różnica, ale... Zakupię to sobie. Mimo wszystko, nie wiem, to pewnie będzie... A nie, jest aż tak bardzo ciężkie. I wszystko ma lepsze. Więc będę miał taką oto maskę grzesznicy. Wygląda wprost cudownie. Więc troszeczkę sobie w tym pochodzimy. Okej. I mogę jeszcze chyba troszeczkę polewelować. Wow. Czy chcę trochę witalności? Może wytrzymałości? Trochę wytrzymałości jeszcze się przyda. Okej. W takim razie... chyba będziemy mogli się udać do nowego miejsca. Ale może najpierw wrócę tutaj. W tym miejscu będę mógł zdobyć butelkę Estusa, a raczej no fragment butelki Estusa, żeby móc sobie ilość ponownie zwiększyć. Więc musimy tutaj się cofnąć na drogę do płomiennej wieży Heide. I w tym miejscu, gdzie były bazyliszki, albo przynajmniej jeden, to się przyda bardziej, to w tym miejscu będziemy mogli... A ty nie żyjesz. Usunąć sobie ten pomnik. Pięknie. Rozwalony. O. I tu mamy nieco dużego przeciwnika, jak widać. Ale też obrażenia całkiem. O! Zablokowałeś. No ale teraz zostałeś wyeliminowany. I w tym miejscu mamy nasz fragment. Będziemy mogli zdobyć jeszcze jeden. A tutaj skrzynka. Która jest coś ciekawego? No, można powiedzieć, że mamy coś ciekawego. Wrócimy do ostatniego ogniska i teraz mogę się jeszcze cofnąć do przedsionka. Bo tam mnie chyba nie było, jeśli chodzi o odblokowanie sobie pomnika. Jeśli się nie mylę. Czyli tutaj, niedaleko, zobaczymy. Czy jest droga blokowana? Nie. Okej. No to możemy tutaj wejść. No.
mój drogi, czas paść. Nie jesteś ani trochę wdzięczny za ratunek, więc no niestety twoje dni są policzone. I tak samo was. No, chyba ten jednak zadaje większe obrażenia wam. Ten oto mieczyk. I teraz to drzewo będzie przewrócone. O, pięknie. Tobie podziękujemy. Ty proszę mnie tutaj. Oż ty. O, przeżyłeś. Dobra. Jeden z głowy. O nie. O nie. O nie. O nie. O nie. O nie. Oż wy małe, wredne. Dobra, to zróbmy to jeszcze raz, tylko dużo lepiej. Jednak. O nie. Jeszcze jakiś łucznik tam do góry właśnie do mnie strzelał. No nieprzyjemna okolica. Sztywretny. Ale tutaj mamy kolejny fragment butelki Estusa. Dobra, mój drogi. No, panie. No. Tobie możemy podziękować tutaj. Jeszcze uzupełnię sobie klejnotem. No i będę miał teraz 7 butelek Estusa. Co będzie całkiem przyjemną ilością. Ty. Ciebie to nie lubię. Również. Jeszcze przewrócę sobie to oto drzewko. I jak widać, mamy tutaj również ogry. Ogry, ponieważ tutaj jeszcze jest takie malutkie, zabawne zaskoczenie. Oho. Czy on mnie chwycił? Nie zabij. Krwotok. No, jak on chwyci, to... No, nie kończy się to zbyt dobrze. Biedny, niczego nieświadomy. Ogry, ogry. To są moje duszyczki. Wolałbym, żeby zatkowałem tylko jeden. No, no po prostu no nie wierzę. Dobra. Jeszcze żyję. Ale że jeszcze dwóch mnie tutaj próbuje zabić, to nie jest zbyt przyjemne. No chodźcie. Może nie potraficie tędy przejść. Cofacie się. Najlepszy możliwy atak, jaki możesz zrobić. No, najlepiej się... Myślałem, że się zabijesz. Ale nie do końca. No, przewróć się. Cześć! Jeszcze ciebie tu brakowało. No, no, rozumiem. O nie. Przynajmniej jeden nie żyje. Ała. Bij. Okej. Nie. To dopiero interesujące. Ała. Po mnie! Okej, okej. Nieistotne.
No, przecież absurd to jest jakiś, panie prześladowco. Nie. Szlak. To jest pojedynek z cyklu. Jak nie walczyć z prześladowcą? Zobaczmy elektryczność na ciebie. Au. Wow. Dobra. Elektryczność na ciebie akurat jest dużo lepsza. Dobra, stamina. Ojej, ojej. Wow, dobra. Nie. Nie. No nie, no nie wierzę. Ach. Na całe szczęście ogrów nie ma. Ty wredny. Więc jeszcze raz mogę się tutaj z prześladowcą zmierzyć bez większych komplikacji. Okej. Teraz myślę, że bez problemu uda mi się go pokonać, mam taką nadzieję. O-o, dobra, nie zaatakował po raz kolejny. Okej. Nie jest źle. Dobrze. I dziękuję. Migoczący tytanik dla mnie. Okej. Okay. A teraz ciekawa rzecz, którą wam teraz tutaj ładnie mogę zaprezentować. To jest oczywiście moja postać. Jak skoczymy sobie do tej trumny, to wydarzy się coś magicznego. Bo w tej oto trumnie możemy sobie zmienić, jak widać, płeć. Więc wyglądamy teraz w taki oto sposób. Ciekawa rzecz, ale no, wrócimy jednak do mojej normalnej postaci. I przy okazji tutaj fajnie będzie podpalić wszystkie pochodnie, które tutaj się znajdują, co też da nam coś ciekawego. No dobra, rozpaliłem już myślę wszystkie oprócz tej jednej, więc zróbmy to. I w tym momencie pojawia się oto taki NPC, którego oczywiście musimy pokonać. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ma dosyć potężny miecz, to na pewno. Także tego. Druga runda. Czy udałoby mi się zrobić ci backstaba? Nie, bo magicznie orientujesz się o moim istnieniu. Masz oczy dookoła głowy. Tylko w ten sposób nie otrzymam od ciebie przedmiotu. Ups. Nie tak miało to wyglądać. Może jak usiądę przy ognisku, to ten przedmiot do mnie powróci do góry. Powinno tak być. Zaraz się okaże. Niezręczna sytuacja. A
dobra, tutaj mam kilka przedmiotów, które wymieniłem, więc zobaczmy. Grudka tytanitu, grudka tytanitu, kamień błyskawic i skamieniała smocza kość. Ładnie. Właśnie od tego pana byśmy dostali skamieniały kamień, tak to się nazywało. W każdym razie ten przedmiot też by nam posłużył do tego, aby wymienić się u tych ptaków. A wtedy byśmy dostali z pewnością coś dobrego. Nawet sztaby tytanitu można dostać. No, ale coś się nie pykło. Mam nawet dwa fragmenty, więc proszę bardzo. Muszę jeszcze raz to zrobić. I będziemy mieli aż 7 estusów. To z całą pewnością będzie mi przydatne. Czy ja mogę teraz jeszcze u ciebie ulepszyć nieco bardziej moją broń? Wzmocnienie. Duże odłamki tytanitu, których mam aktualnie po zero. No dobra. Ale mam dwa migoczące tytanity, żeby ulepszyć sobie jeszcze bardziej zbroję Dranlake. Więc... no dobra. Większa odporność, zawsze coś. I jeszcze może wydamy u ciebie na poziom. Aż na dwa poziomy, więc może damy sobie więcej siły. Co nie za bardzo mi pomaga, jeśli chodzi o moją broń. To jest dosyć dziwne. No dobra. Może więcej wytrzymałości. Może musimy wydać nieco więcej siły na to. Albo ta broń więcej siły nie może. Zbytnio. Znaczy siła już za bardzo nie będzie wpływała na tą broń. Ale nie istotne. W każdym razie tutaj mamy postać, którą spotkaliśmy po pokonaniu smoczego jeźdźca. Ta oto nauczycielka cudów. Przeniosła się właśnie tutaj. Dobra, zmienimy tutaj drogę. I myślę, że tam do nowego miejsca będziemy mogli udać się następnym razem. Na dzisiaj to już będzie tyle. Także no. Spotkamy się oczywiście już następnym razem w kolejnej nowej lokacji, także do zobaczenia.